Czym się nasze pary różnią? No, chyba pod każdym względem jakby. Chyba się pod każdym względem podejściem różnią. Podejściem do wychowania, do rodzicielstwa, do rzeczywistości, tak. Do samych siebie, stażem, doświadczeniem. Tak. Czyli mają dużo rzeczy już zweryfikowanych, obmacanych, przegadanych, wypróbowanych, tak. A my jesteśmy ci, którzy chcąc, nie chcąc, trochę korzystamy z ich doświadczenia, z ich rad, zdajemy się na nie, próbując właśnie wypracować ten swój model. Oni na pewno przetarli szlaki i są już o mądrzejsi, ale też oni mają większy luz, tak mi się wydaje. Mhm. A Ada i Szymon chcą być trochę perfekcjonistami w tym, trochę starają się, trochę są tacy wypłoszeni, mam wrażenie. Trochę badają grunt, ale wydaje mi się, że z każdym odcinkiem im dalej w las, tym lepiej. Tym lepiej się odnajdują, bo poznajemy ich, jak Tadek ma ile, pół roku? Tak, tak. A pierwszy sezon kończy się, jak Tadek ma 9 miesięcy, więc... Tak? Tak mi się wydaje, że 9 miesięcy ma? Czyli już z każdym miesiącem jest coraz lepiej. A wydaje mi się, że też potrzebujemy tej drugiej pary po to, żeby właśnie... żeby się trochę wyluzować w tym temacie, żeby trochę zaczerpnąć od nich tego luzu, trochę tych rad rodzicielskich, ale też przynajmniej my między kobietami mamy ten rodzaj wsparcia. Nie wiem, czy wy też tak macie z Szymonem. Na innych zasadzie, ale na innej zasadzie. U nas to jest tak naprawdę, że no, to jest taka kobieca przyjaźń i taka, takie wspieranie się w tym boju.